Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto Swords of Ditto. I na wstępie chciałbym tylko zauważyć parę rzeczy. Otóż przeglądałem trochę to wszystko i zauważyłem parę aspektów. Niestety nie będziecie zauważać kursora myszki, bo jakoś obecnie chcę go przechwytać. No ale ogólnie jest tutaj coś takiego jak World Level, Era, Ether Level, Target Level, Day, Time, Anchors i Sword Power. Inaczej mówiąc, poziom świata, era, poziom eteru, wycelowany level, czy tam poziom celu, czy tam docelowy, nie wiem, dzień, czas, kotwice i potęga miecza, co sugeruje, że tutaj jakoś świat będzie się rozwijał, trudniejszy, łatwiejszy, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Na pewno widać, że są te dwie kotwice, które musimy zniszczyć oraz, że jakoś będzie można wzmacnić chyba swój miecz. Ale czym jest poziom eteru? Czym jest ten celowy, czy ten target level? Nie wiem, co to jest. Trudno mi powiedzieć. Tak więc jeszcze tylko przypomnę. Ostatnio nasza przygoda zakończyła się na zakupieniu karteczki Kopnij Mnie. Zdobyciu takiej pięknej, no, rybki. A dzisiaj w sumie przydałoby się, żebyśmy... No i właśnie jakoś tak dokładnie pozwiedzali wszystko, więc... Bez zbędnych sergiel po prostu lecimy. Jak będzie się dalej samemu. Nie wiem, może w końcu się pojawi jakiś ktoś, kto będzie chciał dołączyć. A wtedy będzie ciekawie tylko. A, dobra, dobrze idę. No jak mówiłem, to musi być ktoś, kto będzie miał ochotę i najlepiej, żeby przy okazji nie był siostrą. Bo nie ukrywam, jeśli chodzi o siostrę, co. To wiecie, jak to jest, kiedy ma się młodsze rodzeństwo, ile je posiadacie. Niby fajnie, no ale jednak to nie jest to. Czasami się oczekuje kogoś bardziej, powiedzmy, dostosowanego do siebie. Jak na przykład właśnie chociażby na nim już sterali Ksylo, Manoni. Chociażby Papkin, chociaż oczywiście to nie wszyscy, znam wiele, wiele więcej osób. A tu i co? Znam jakaś skinka. Nieźle. No ale... O innych może nie będę mówił, dopóki oni nie wystąpią oficjalnie. Chociaż jedną osobę to możecie znać jeszcze z początków. I w sumie Helgę. Pani moderatorka, która zaniedbuje swoje obowiązki. Ale też dosyć bliska mi osoba. Ale więcej nie będę może mówił na ten temat. Nie wiem, czy ona tego chce, czy ona tego nie chce. No poza tym, no... Tutaj gramy w Swords of Ditto, nie opowiadamy o moich relacjach z różnymi ludźmi. Dobra, dostam pączka i akurat muszę już zeszyć, bo inaczej... tutaj padł. Ja no widać, jak bardzo nie ogarniam. Ale cóż, taki urok. Bo jest to dosłownie moje drugie spotkanie z grą. Dobra, wniosek. Trzeba uważać, bo nie tu też jakieś promienie hipotetyczne wypływają. Inne rzeczy aż tak groźne chyba nie są. To jest jakiś wielki, zły kamień. Dobra. Aha, jakiś cykloposzczur, który pluje jakimś gazem trującym? Dobra, mniejsza z tym. Widać, że podziemia skrywają ciekawe istoty, dobra. Dobra, bij, zabij. Monetka. No i teraz tylko oby tu nie zgi. A, dobra. Pokonałem 10 szczurów, więc mogę odebrać zadanie. W sumie co, ukończę skinkę, to może nawet to zrobimy, tylko... O, bomba! Normalnie jakby czułeś, jakbym grał w Isaaca, jakbym spotkał troll bombę. Chociaż żeby nie było, oczywiście Isaaca niestety wam nie mogę pokazać z kilku powodów. Po pierwsze, nie posiadam Isaaca. A po drugie, no... Isaac jest dosyć specyficzną grą, gdzie albo jest się ekspertem i się wie o tym wszystko. Albo, powiedzmy sobie szczerze, pojawiają się ludzie, którzy strasznie wszystko krytykują i wręcz tak na poziomie nie graj w to, nie umiesz, to co się odzywasz i w ogóle. A, okej, okay, ciekawy pomysł. Dobra. I czyżby to już był koniec? No, na to wygląda, więc oczywiście... Co my tu mamy? O, naklejkę wąsza. Które pozwala jakiś atak obrotowy robić, ale... Czy ja wiem?
raczej z tego nie skorzystam, bo mam swoją naklejkę zapałki. Dobra. To wyłazimy, skoro już udało się ukończyć podziemia. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze ciekawego tutaj odkryjemy. Patrzę, że są tu jakieś skrzynie. Okej, skrzynka, okej, dobra, nie do końca wiem. Chyba jeśli się czujesz niegrzeczny, możesz iść do latarni morskiej, żeby zobaczyć, co jest w środku. Kolejna. Tu mam latarnię morską, ale najpierw chciałbym sprawdzić, czy nie ma jeszcze gdzieś jakiegoś czegoś. Nie, dobra, nie ma niczego, żadnego przejścia sekretnego, więc można iść chyba. Arthur. O, witaj, musisz być mieczem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jestem Arthur. Miło cię poznać. To fajnie, że mogę cię w końcu zapoznać. Proszę, czuj się jak u siebie w domu. Czasu liczę zniszczy, nie wiem, do końca kontekstu, bo znowu dosyć wcześnie przy tym siedzę. Beczkę. Życie utrzymywacza latarni jest raczej takim dosyć samotnym, więc nie jestem przygotowany na odwiedziny. Wybacz. Ale wydaje mi się, że mogę się trochę przydać. Dużo różnych dziwnych skrzynek no wypływa tutaj na brzegu. No cóż, jeśli jakieś ich zawartość może się okazać przydatna dla ciebie. Więc są dosyć one mocno zapieczętowane, ale mogę się nim zająć dzięki mojemu wiernemu umowi. Tak, tak. Myślę, że to odpowiednia rzecz, czyż nie? Więc odwiedzaj mnie regularnie. Dobra, fajnie. Otwieramy. I co my tu mamy? U. Jakieś wzmocnienie, siła ataku miecza. Naklejeczka kolejna i sushi. Dobra. To zniszczymy mu jeszcze te wszystkie rzeczy. Zobaczmy, czy da się tam wleźć. Oczywiście, że się nie da. I teraz tak, mapa. Widzę, że tutaj z kazu nie można korzystać. A teraz można. Oczywiście to jest jedyna lokacja, którą poznaliśmy, ale nie ma co się przejmować. Okej, sobie poradzimy. Znajdziemy więcej czy coś. No dobra. No i muzyczka jak zwykle fajna. Dobra. Teraz gdzie jest tylko ta, która zleciła zadanie? O, tutaj. Zrobiłem. Udało ci to tego dokonać? Dzięki. I cóż, daj ci jakąś pustkę w środku, tak jak wcześniej. Ten głód jest nadal tu. Tak czy jak dzięki. Masz za swoje problemy. Naklejka. O, na koszulę nie otrzymuję obrażeń od pocisków. Fajne. Dobra, jak tam ze złotem? A w miarę dużo, to może warto byłoby, nie wiem, odwiedzić sklep z zabawkami. Ja, dobry pomysł. Jeśli go odwiedzimy, może kupię coś, co mnie zaciekawi dosyć mocno, jeśli chodzi o te kwestie zabawkopodobne. Więc dobra. Ej, robocik. Zobaczymy, jakie mamy zabaweczki. Tylko jakieś miny. Te wszystkie inne, no to są za drogie. Dobra, nie ukrywam, bardziej by mnie chyba interesował ten cały super konker. Nie stać mnie. Dobra. Aha, nie mam żadnych materiałów do ulepszania. Dobra, szkoda. Tak więc idziemy zwiedzać świat. I w sumie chyba głównym moim celem będzie odnalezienie teraz wody. Dobra, to ostatnio czytałem. Pewnie tak. Tak? Więc nie ma za to nagrody. Ale okej, idziemy tym razem w to miejsce. Jakkolwiek ono groźne by nie było. Jak mówię, może odnajdziemy wodę, która pozwoli nam się uleczyć. Nie jest aż tak źle. Dobra. A tu coś świeci? Czy chcesz złożyć ofiarę mieczu? Co? Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, powiedzmy, że oddamy rękawice. Twoja ofiara zaakceptowana. Co?
Co to jest? Co się dzieje? Że jak? Co się stanęło? Okej. Dobra. Rytuał ukończącym. Zakończony sukcesem. Tak? Nie wiem, o co chodzi. Dzięki za ofiarę i... podna naklejkę. Ej, swoją drogą mam pełne życie, czyżbym, nie wiem, zdobył poziom? Nie. Za co mi to życie odnowili? Dobra, mniejsza z tym. Ty chyba ostatnio właziłem, ale nie jestem pewien. Tak czy jak idziemy w inną drogę. Bo trzeba zwiedzać, trzeba... cokolwiek. Okej, pałac Mormo. Co to mnie nie interesi póki co. Dobra. Teraz gdzieś są jakieś przejścia. Wyżej są. Aha. Dobra. Wrogowie tak wydaje mi się przynajmniej, że według gry są trochę groźni. Ale mimo to ja się jakoś tak nie będę szczerze przejmował. Moim zdaniem powinniśmy dać sobie spokojnie tu radę z nimi. Mimo tego, że mają trzeci poziom, chociaż wiecie, ja należę do tych, co grając coś takie gry zwane gotikiem, lubią po prostu wręcz atakować największe potwory już na początku gry, więc... yeah. To, że gram w Dark Souls, to, że właśnie w gotiku tak robię, no może sugerować, że jednak ja tam nawet lubię walczyć z dużo potężniejszymi od siebie. I z jakiegoś powodu ciągle się tu odnawiają. Dobra. Chociaż w sumie to może być wytłumaczone tym, że to jest tutaj pałac Sisoi. Mormo, czy tam tego Mormo? Wydaje mi się, że to jest prędzej jakaś... no kobieca. A wiecie... ej, co jest? Czemu ściągnęła mi się naklejka? Dobra. O, biorę na razie tą na siłę ataku, bo ona daje 9%, a nie 5% ognia, więc... może jest skuteczniejsza, nie wiem. To jeszcze jej śmierdzi w tej trawie. Ale dobra, może kiedyś się dowiemy co. Oj, jestem bliski śmierci. Wody jak nie było, tak nie ma. Spoko i... Friendly Fire? Serio? Tego bym się, że mnie spodziewał się. Dobra, ostrożniej trochę. Musimy znaleźć tą wodę. Bo w sumie... chyba już nie mam nic do leczenia. A przynajmniej nie kojarzę, żebym miał. Ale dobra, jest jakaś jaskinia. Dobra, nieważne. Jeśli jest jaskinia, to może w jaskini będzie czekało mnie zbawienie. Kolejna jaskinia trzeciego poziomu. Nie sądzę, że to było mądre z mojej strony, oczywiście, ale no... znalazłem jaskinię, to nie potrafię sobie odmówić. Jeśli będzie źle, to najprościej w świecie ucieknę. Ale nie powinno być źle. W końcu są tu przeciwnicy, których bądź co bądź umiem mniej więcej unikać. Okej, okay, level up. Aha, czyli Mormo będzie miała szósty, a ja zdobyłem drugi. Wow, wygląda na to, że twój miecz stał się potężniejszy, jest teraz na drugim poziomie. Mhm. Nie tylko jest potężniejszy, ale możesz też zakładać więcej naklejek. Mhm. Musisz jeszcze tylko ulepszyć miecz. 4 razy nie będziesz mógł walczyć z Mormo. Okej. Okay. Zobaczmy teraz, jakie nowe naklejki. Na czapkę, super. Szkoda tylko, że no, jakby to powiedzieć, nie mam naklejek na czapkę. I że jest tu rozwidlenie. Pójdziemy w stronę prawą, bo tak jakoś... no by tak jakoś wynikło. Co jest? A, super, zatrułem się. Super, dopiero co zdobyłem poziom, się cieszyłem z tego, że
Nareszcie nie będę zatrucał nic. O, czyli trzecie poziomy teraz już nie są groźne. Według gry. A teraz co, groźne będą dopiero czwarte? Da się załatwić, mogę walczyć z czwartymi gro. Dobra. Nie, nie wpadaj w kolce, tak. Jasne. I zabij. Aha, szczur na ścianie, no nieźle. Może mądrym pomysłem byłoby bronić tego niedostawania obrażeń od pocisków? Ja. Jaskinia chęci wody i tak nie znajdę, więc... to jest bardziej rozbudowane niż myślałem. I pewnie tu zaraz padnę, znając mnie. A proszę, nie padłem. Nawet coś żebym znalazł. Tylko kasa. Dobra. To w takim razie pora trochę pościnać trawy, może wypadnie jakieś jedzenie magicznym trafem czy coś. Jeśli nie, to miejmy nadzieję, że nie popełnię takich idiotycznych błędów, jak mi się zdarzało do tej pory. Bo jednak, no, nie ukrywając, chciałbym zobaczyć, jak wygląda prawdziwa walka z tą całą mormą. Ja. Ale że przynajmniej nie dostaję obrażeń od pocisków. Dobra, bij za bij. Jakieś dwa przyciski. A. Dobra, chyba już rozumiem, o co w tym miejscu mogłoby chodzić. Wiesz, mój drogi mieczele. Dobra, fajnie, ale... Oj. Szczury, serio? Naklejka! Naklejka książki. Co to daje? Odpowiedź na eter. Dobra, nadwiedziny domowników już zaliczone. Tak więc teraz możemy na spokojnie się zająć już resztą. No i lecimy. Co my tu mamy? Kolejna niespodzianka. Hot dog. Dobra. Dobra. O, jeszcze coś tu jest. I kolejny tablet. Tym razem V17. Tak, dobra. Fajnie. Ja pamiętam, na początek idziemy w drugą stronę. Może jeszcze coś fajnego znajdziemy. Też taką mam nadzieję. I póki jeszcze nie jest tak źle, to powiem szczerze, nie będę żarł hot doga, chociaż wiem, że może to być błąd z mojej strony. I już chyba czuję, że bardziej się opłacałoby nosić jednak ogień, by to podpalanie robi niezłą robotę w przypadku niektórych przeciwników, więc naklejka z zapałką, powracam. Dobra. Zresztą widać, że... Oj. 23... mleko. Zobaczmy teraz, co mniej leczy. Dobra, hot doga zostawiam na krytyczniejsze momenty, skoro on jest taki skuteczny w leczeniu. Nie, nie, nie spadaj. Grzeczny mieczeł. W ogóle ciekawe, co to za spray tym razem. A. Prądko, przez którą upuszczam monety. Okej. Okay. Nic wielkiego. Dobra. W zasadzie traf wszystkie, co przejdziesz dalej, nie? Spodziewam się czegoś lepszego. Nie ukrywam. Też może to dopiero początek. Okej. Nie idziemy. Serio to tyle? Oj. Miejmy chociaż nadzieję, że będzie warte czasu poświęconego temu wszystkiemu i... hamburger! Dobra. I... tyle. Tak więc, no, się udało. Przynajmniej tyle, no jak już się powtarzam. I przy okazji jeszcze też zapomniałem wspomnieć, ale już wiadomo, o co chodziło z target level. Dobra, więc może bez zbędnego oczekiwania czy coś. Warto byłoby trochę pozwiedzać, na przykład takie chałupki. Nie wiem, co to za chałupa. O. Tam to mamy... minę do zdetonowania zdalnego. Okej, okay, fajne. I zadanie. O, hej!
miałem nadzieję, że wpadnę na ciebie. Mam coś, co mogłoby ci się wydać przydatne. Mhm. Tylko nie udało mi się jeszcze to z magazynu wyciągnąć. Jest to gdzieś w Upground, nie pamiętam znowu teraz. Słowa pustyni. Tu masz klucz, mam nadzieję, że to się przyda. Mhm. I muszę iść do tej pustyni. Okej, już wiemy, gdzie to jest. I to może się okazać przydatne. Ciekawe, co to będzie, naklejki? Czy może coś innego? I swoją drogą, jak już przy tym jesteśmy, to... Oj! No! I zabij te zombiaki, szybko! Bo ekspów trochę się zawsze przyda, no i lecimy! Miejmy nadzieję, że się uda odkryć to, co tam jest ukryte w tej pustyni. No i pałac Mormo, oczywiście. Żadne już to wyzwanie. Teraz, kiedy drugi poziom, nawet nie ma co się bać tego wszystkiego. Aha. No jakiś tam dialog. Cóż, jeśli chcesz już teraz się tym zająć, po prostu idź spać w swoim domu. I tyle. Obudzisz się w samego dnia, czasami potrzebujesz po prostu hibernacji. No, taki krótki dialog bez sensu. Ja wejdziemy na rekordy. Drugi raz już domownicy mi przeszkadzają. Super. Tędy nie przelezę. No cóż. Mogłbym przewidzieć, wcześniej sprawdzić to wszystko, ale nie, oczywiście jestem taki jełb, że musiałem iść po prostu jedną ścieżką, nie interesując się pozostałymi. Tak więc dobra, ponownie idziemy. Też chyba... Nie, wlazłem tędy, zdecydowanie. To trochę dziwne, bo mi się nie kojarzyło, żebym wchodził tędy, chociaż... No wiem, że tak by... O. Mamy wodę. Fajne. Fajny sposób na darmową regenerację. Nie wiem, czy to jest jakaś teraz tutaj świątynia, kaplica, czy co. Ej, dobra, szybciej ładuj się. I w sumie też tak mówię, tej wodzie przy tej plaży było pełnej. Ja to sam czasami nie myślę. Dobra. Naładowany. Bierzemy z portem w sumie parasolkę, bo nic lepszego chyba nie mam. I... Astro. Brr. Kim jesteś? Miecz? Wydaje mi się, że pamiętam coś na ten temat. Co? Co jest za miejsce? To jest sanktuarium. Słyszałeś kiedykolwiek o Serenity? Nie wiem, co to jest, ale chyba to nazwa tego całego boga. To jest coś jak ogród zbudowany na ich chwałę. Wydaje mi się, że pomagałem ludziom porozmawiać się z nimi, ale to było dosyć odległe, jeśli chodzi o te obecny moment. Teraz tylko i wyłącznie z... No, moknę. To jest w porządku, lubię moknąć. Tylko no, trochę marnuję moce swoje. Wszystkich moce. Dobra, kapliczki. O, wiesz więcej na temat... Chcesz wiedzieć więcej na temat kapliczek? Mogę ci z tym pomóc. No cóż. Wspomnijmy o nim, czyż nie? Znaczy o mnie. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Kim są oni? Dobra. Są... Byli dosyć w porządku, trochę nieśmiali. Dlatego właśnie komunikuję się przez ludzi takich jak ja. Oczywiście nikt... w nich nie wierzy obecnie, jako że ten... Jako, że zgubili miejsce w Panteonie. Ale kiedy ktoś wierzy, przynajmniej muszą dalej istnieć. Może to jest moje przeznaczenie. Tak czy siak, wystarczy mojego marzenia. To miejsce, a to już było. A dobra, to jest tak po prostu jakaś główna kapliczka. Kiedyś tutaj wszyscy byli, wszystko na temat tych całych Serendipity. Ale to już dosyć odległe. Mhm. A, ciekawe. Ciekawe. Dobra, to idziemy dalej. Tym razem w tą stronę i może jakoś dojdziemy w miejsce, do którego nas prowadzi w sumie to zadanie. Poziom drugi, ojej, jaki zmarnowany potencjał. I co jeszcze tu? Tutaj? Czemu ja widzę jakiegoś wieloryba na mapce? No to była ta cała kaplica, o której było mówione? Nie wiem.
Dobra, tu jest coś chyba zamknięte. Ja, przynajmniej to wygląda. Kolejny glutek, więc bij i zabij. Dzięki za ekspy. Tylko 30 niestety. Dobra, bij i zabij. Standardowo 25. Trzeba znaleźć sobie większych oponentów, potężniejszych i w ogóle. A ci tutaj za mało doświadczenia dają, a jednak zależy na tym, żeby szybko zdobyć poziom. Bo ja nie będę ukrywał, nie wiem nawet jak to będzie, jak to wygląda do końca z tym mormą. Poza tym, że muszę, wiem, że odnaleźć te całe lochy, zdobyć jakieś zabawki, zniszczyć kotwicę, tego typu sprawy. A, okej, okay. Przejście jest u góry, super. Oczywiście zamiast sprawdzić mapkę, to ja błądzę po swojemu, marnując tym samym czas. U, jaskinka. Nawet nie ma co czekać, lezimy do jaskinki. I w sumie pewnie nawet tam nie dotrę przez te moje łażenie po jaskiniach, no ale... Kogoś to tak naprawdę interesuje. Ach, gin. Dosyć szybko, dobra. Lecimy, lecimy, póki jeszcze jest czas. Toperze, serio. I mam to odporność? A, mam odporność, więc w sumie nawet nie ma co się przejmować. I toperzami są prawie całkowicie niegroźne. Dobra, trochę doświadczeń, co prawda tylko 31 punktów, więc... No, nie jest najlepiej może, ale... No, ważne, że przynajmniej cokolwiek jest. Dobra, bij, zabij. Znowu 31. Chociaż w sumie te 31, 25, tak dalej, w końcu zdobędę pozioma. Czego tak długo czekam. I... co? Serio? Uderz to wszystko i po prostu spadnie ci skarb? Aha. Zadaje większe obrażenia z mieczem, kiedy masz pełne zdrowie. Ja mam pełnego zdrowia, ale... Na przyszłości może to być warte uwagi, jakbym się nauczył w to grać jakoś porządniej. Dobra. Hej, ślimak. I kasa przypadła. Dobra, zombiak. Więc ostrożnie. Teraz to coś. Trzeba to po prostu ubić zanim to wszystko... No właśnie. Wypluje nie wiadomo jak wiele tych przeszkadzajek. Okej, dobra, wniosek następny. Ogień jest tu w miarę realistyczny i naprawdę spala całą trawę, jeśli się pojawi przy niej. Dobra. Nie damy radę. Tylko fajnie byłoby nie tracić tego całego zdrowia. A właśnie tu chyba gdzieś było jakieś przejście. No. To mi się zdawało. Ale znowu są dwa, więc... Nawet nie będę czekał, będziemy w jedną. Miejmy nadzieję, że to będzie to z tych krótszych. Bo w ten sposób szybko będę mógł zwiedzić drugie, zająć się jakimiś innymi sprawami. W ogóle za szczurki jest jakiś exp? Nie wydaje mi się. Zresztą jeśli w ogóle za to wszystko jest jakiś exp, to fajnie by było, ale... Mieczy wskaźnik nie pokazuje mi, żebym zdobył jakikolwiek, co? Po części może odpowiadać na moje pytanie, czy istnieje. I naklejka. Chciałem w sumie kod na naklejki. O, jeszcze coś jest. Kolejny. Wpis, razem 39, dobra, fajnie. Lecimy. Miejmy nadzieję, że... No. Uda mi się zrobić to, co jest moim głównym celem, czyli pokonać tą mormę. Przygotować się na to, znaleźć te zabawki. Czy co tam jeszcze gra sobie nie wymyśliła, bo w sumie nie ukrywam, no tak trochę jest to dla mnie dalej tajemnicą, co jest tak naprawdę głównym celem i pokonanie tej mormy. No okej, okay, może to być finał, ale co muszę zrobić przed tym tak naprawdę? Wątpię, że to było na zasadzie, po prostu rób co chcesz i potem no jest finałowe starcie, pokonaj ją, to tyle. To jest aż zbyt proste, nawet jak na taką gierkę. Dobra. Mam 30 minut. I... Lester Razor? Mhm. A. Usuwajka żywiołów z zabawek. Ciekawe, ale... Nawet nie wiedziałem, że można jakieś żywioły na zabawki narzucić. Dobra. Mam jeszcze w sumie max 15 minut na to wszystko, więc... Lecimy. Później jeszcze przy okazji fajnie byłoby zobaczyć tego wieloryba całego. A zanim do wieloryba to musimy dojść do tej...
Rytki? Tak. Jeszcze mnie i tak, tam jest jedyna trasa. Ła! I w ogóle nareszcie czwarty poziomowi wrogowie! Oj. Dobra, pora coś zażreć. Burger, hot dog, ciastko za mało, dobra. Tutaj chyba jednak przydadzą się bardziej czyste obrażenia. Mam pełne zdrowie chyba przez chwilę, to... Ciekawy przeciwnik, nie przeczę. Ale też łatwy do pokonania. No i gołąb, oczywiście. Jakiś kapsel? Bottle cap. Aha, czyli wymieniasz, czyli to się wymienia na fajne rzeczy na stacji paliw. Ciekawe. Może być delikatne nawiązanie do w sumie Fallouta, ale dobra. Czemu walczysz z mormą? No jest dobra, my naprawdę rozumiemy. A... Jak... Fioletowy zawsze zły kolor. Tylko zmysły, nie rozumiem, o co chodzi, dobra. Mniejsza, co? Leci po prostu się zająć tamtym. Ale ciekawe, kosmitów spotkaliśmy. Tylko trzeci poziom. Znowu. Mech. Ale dobra. Zaraz miecz będziemy miał trzeci poziom, to wtedy... Oj, dopiero się zacznie narzekanie na to, że nie mogę znaleźć żadnych wyzwań. Dobra. Na spokojnie. Przebić się przez tarczkę i bić, zabić. Okej. Ej, kolejny kapsel. W sumie pogadam jeszcze z tym kimś. Ja mówię ci, te minionki, te kosmity mają jakieś układy z mormo. Nigdy nie są atakowane przez jej sługusów, czy minionków. Mówiłem o tym, ale uważam... Raz, nie wiem o co chodzi. Ale uważaj mnie za wariata, wariata! Powiedz mi, czy będziesz obserwował, czy widzisz u mnie w ogóle jakieś oznaki szaleństwa? Pokażę mi, kto jest szalony. Nie miałem przerwy na toaletę przez 5 dni, na wypadek gdybym coś ominął. To są działania szalonej osoby? Nie, jestem po prostu patriotą. Wariat. Ale cóż. Oj, i już meatballsy nie mają sensu. Więc trzeba znowu wymienić naklejkę na... Nie kobrę te pazury całe, dobra. Lezim. Lezim. Gdzie to jest? A, trochę niżej. Dobra. Fajnie, to jest taka mapka, tylko moim zdaniem mogłaby być trochę mniej dokładna. I co my tu mamy? Jeśli nie wyjdziesz z tego terenu teraz, kopnę cię tak mocno w zad, że moja twarz... Czy moja twarz, tak. Moja stopa wyjdzie przez twoje usta. A, ja dopiero co wyczyściłem te buty, więc wolałbym tego nie robić. Dobra. Niestety dałem się złapać, ale dobra. W ogóle... Aż mi się zaczyna wydawać jedna rzecz. Co? Dobra, nie wiem. Nic, co chciałem zobaczyć, ale dobra. Bo z tego, co kojarzę, to powinny być jakieś... Czytniki na zasadzie tyle i... Znaczy, napisy typu... Tyle i tyle dni zostało do ostatecznego starcia. A ty proszę, nie ma niczego. Żadnych informacji o tym, ile mi czasu zostało, nic. Ale dobra. Użyłeś klucza, który dał ci tamten gościu. Nie sprawdzimy na imię, ale coś na D. Włazimy. I pewnie to będzie całe jeszcze jakieś podziemie kolejne. No oczywiście. Więc na tym będziemy kończyć dzisiejszą przygodę. Jak już oczywiście się uda. Stare mechanizmy. Spodziewam się czegoś lepszego. Dobra. I przy okazji stać nas już na jakąś zabawkę, albo naklejki, czy coś. Nie wiem, co lepsze. Przy okazji też przydałoby się właśnie... odnaleźć tą stację paliw. W sumie mam już pełno tych całych... nakrętek, a dalej nie wiem, na co można tam wymienić, poza tym, że mówili o czymś fajnym. Dobra. Mniejsza z tym, tutaj są tylko szczurki, to lecimy dalej.
Coś mi pozwala zatrzymać. Dobra. Warto wiedzieć. Ciekawe. Gdybym wiedział wcześniej, że one tam też jeżdżą w ten sposób, bym tylko tak to ich zatrzymał. O, teraz! Dobra. Okej, czy tam wyżej coś jest? Oczywiście, że jest. Bo jakby inaczej. I to jeszcze chyba zamknięte, ale najpierw chciałbym właśnie sprawdzić tą stronę. Powinien się pomyśleć, co dalej. I dobra. Chyba szczurek, no ale muszę. Poziomowanie miecza jest ważniejsze niż to, żebyś sobie łaził. Widać, że jesteś niegroźny, więc mógłbym ci niby odpuścić. Dobra, kurczak poziom trzeciego. O, jest tam pączka. Jak miło. Serio, tutaj nie ma nic takiego szczególnego. Dobra. I dziab, i dziab. I coś spadło. Klucz. Czyli jednak dobrze zrobiłem, leżąc w to miejsce. Kto by się spodziewał? Super kluczyk. Powinien gdzieś tutaj otworzyć jakieś drzwi. Standardowo. Kto by się spodziewał, że klucz otwiera drzwi? Ja no raczej tylko wariat. Dobra, szybko, leć. I okej. Widzę, że zdecydowały się pozycje ich chyba do tych takich domyślnych. Dobra, te proszę dalej są niegroźne. I teraz troszeczkę ubić, bo widzę, jak się w ten sposób ubija, to albo się dostaje więcej expów, albo czegoś. Muszę mieć jakąś różnicę. Dobra. Dwa przejścia, pewnie jedno z tych. Okej. To idziemy najpierw w bok, potem dopiero tam klucz tego wymaga. A, drugi klucz. Okej. Ciekawe. Dobra. Proste. Za proste. Dobra, fajnie. Ciesz się tym kluczykiem. Drugi klucz. Nie wiem, na co tego aż tyle, ale no okej. Nie będę kwestionował. No, hot dog, super. Jeszcze coś. Oczywiście, dwunastka. Bla, bla, bla. I brawo, level up! Mam już trzeci. Okej. Teraz tylko najważniejsze. Są już jakieś drzwi, które są jeszcze zamknięte. Ech, niestety. Więc chyba będę musiał tu jeszcze potem przyjść jeszcze raz, czy coś. W ogóle zobaczmy może, czy te... Nie, sword power się nie ulepszyło. My się nic nie zmieniło. Tak po prawdzie, więc okej. Lecimy. Lecimy, póki jeszcze mamy czasa. Ej, gołąb. Mógłbym znowu spaghetti ustawić. Tam klepsiki, nie wiem co to było. Nawet to zrobił. Dałem tu większą chyba moc. I w ogóle patrzcie, jakie fajne są rysunki tutaj wszędzie. A mi się wydaje, albo ich na początku nie było, ale dobra. To mogą być moje tylko jakieś dziwne spostrzeżenia. Burger. Normalnie jest to sklep z żarciem, a nie czuję potrzeby w ogóle, żeby zaglądać do takiego sklepu. No patrz, to wszystko po prostu mi wypada tak często, że... No to szkoda byłoby wydawać cenne pieniądze na to. Okej. Okay. I bij, zabij. Oj, ugryz mnie i już nie ma sensu klipsika nosić. Może mi ciastko zeżar. Dobra, zaraz chyba zeżrę sobie co ciastko i będzie spokój. O, czwartopoziomowy, super. Zresztą jakiekolwiek wyzwanie. Dobra. Gdzie mam to ciastko? Om nom nom. I najpierw oczywiście tutaj, jakoś tam były drzwi na klucz, to nie, muszę zwiedzać pobocznie. Okej, to jest więcej drzwi na klucz, niż kluczy. Chociaż pewnie to znaczy, że zaraz zdobędziemy jakoś to wszystko. I teraz tak. Pompka. Dobra, zobaczymy, czy to zadziała tak, jak myślę. Oczywiście. Więc jest dobrze. Mój zmysł zwiedzacza jednak nie jest stępiony. Wszystkie lata grania w gry, które są bardziej skomplikowane. Okej. Okay. Tutaj, jak mówiłem, na klucz, więc ja idę najpierw... No! Do góry! Jedźmy. Krytykiem już na jednego strzała mamy takiego nietoperza. Dobra. Gin glutek.
Chciałem w sumie ślimak. Ja to chyba prędzej ślimak niż blut. No dobra. Kolejny klucz. Dobra. Więc albo to chodzi o to, że klucze się losowo znajduje, albo tutaj trzeba było właśnie go poszukać jakoś dobrze i mamy teraz już wszystko, co trzeba. W sumie zostało mi 5 minut do docelowego czasu, a ja dalej w sumie jestem w środku niczego. Tak więc no. To się mi nie mówi, żebym się zmieścił w 45 minutach max. Ale dobra, może się jakoś uda, nie wiem. I skoro zostały już same drzwi na klucz, to lecimy najpierw do tych, bo bardziej bliżej. Co my tu mamy, poza oczywiście kolejnymi przeciwnikami, innymi takimi rzeczami? Kapsle. Gołąpie, szczury. Standard. Nieźle. Okej, nie wiem dalej, co powoduje ta moc, ale... coś musi powodować. Skoro przelatuje z wroga na wroga. Ja bym się zajebał, jak się bije tego właśnie z koroną, czy tam po kolei się bije, jak tak zwał. To chyba właśnie wpadałem w ten... pieniądze w większych ilościach, czy coś. Dobra. Super, czyli szczur też posiadał koronę. I tak trochę wybiłem ich prawie wszystkich nie po kolei, ale dobra. Coś tym będę przejmował. Lecimy. Kapsel. A, 10. Kapsli. Dobra, i teraz tu pewnie się okaże, że nagle... to by się spodziewał. Skrót. Dobra, więc lecimy. Lecimy, póki jeszcze jest czas. Tak, wiem, że się często z tym powtarzam, no ale... nie ukrywam, czas mi nagli, a... no nagrać muszę jeszcze parę innych rzeczy. Zresztą... chyba kto wie, co ma się w najbliższym czasie u mnie pokazywać, to wie, co jeszcze przede mną. Więc dobra. Nie będę może tutaj się rozgadywał za bardzo, tylko... narzucę sobie to tempo szybko. W ogóle. Okej. Drzwi. Miejmy nadzieję, że już ostatnie. A jednak nie. Coś mi mówi, że tu będzie więcej pokojów. O, stary kolega. O nie, trafił mnie. No dobra, nie będę ukrywał, już nawet nie chcę się zmieniać tych wszystkich naklejek, więc... po prostu idziemy. Nareszcie. Prawdopodobnie jakiś skarb. Kod na naklejkę, serio? I to wszystko? No dobra, w takim razie jest mniej niż myślałem. Ale nie ma co narzekać tak fajnie, że chociaż udało się to rozwiązać w ogóle. Oczywiście następny odcinek będzie za jakiś czas. Bo nie ukrywam, ja się wciągnąłem. A jeszcze nie sądzę, miał tyle rozwinięty, powiedzmy, kanał, żebym musiał się liczyć z tym mocno jakoś tak, że to chcą oglądać, co nie, bo wiecie, no tak naprawdę nikt nie komentuje, nikt nie pokazuje, czy chce, czy nie. Więc... o, 6-poziomowy! No i to jest wyzwanie, na które czekałem. No właśnie, powinien już kończyć, a ja tu dalej peplam. I tą naklejkę ubrałem, co chciałem. Oj, to się mówi, że ja tu mogę paść za chwilę. Nawet prędzej niż bym tego chciał. Dobra. Tak więc no, ja już dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej. Tak. Tylko może zanim to, co przydałoby się, nie wiem, ogarnąć te skróty jeszcze. No dobra, już tak się żegnałem, no w sumie zobaczyłem, że nie mam ani kazu, ani żadnych skrótów dojścia dobrego, nic. Dobra, kolejny żołnierz, nie chcę już z nim gadać. Najlepszym wyborem po prostu będzie... no jasne, nie ma przejścia. Dobra, więc... w takim też wypadku trudno, będę musiał potem wszystko nadrabiać, się wkurzać. A póki co szybko kazu do miasta. No i już tym razem definitywnie dziękuję, trzymajcie się.